Dobry wieczór. Ja się nazywam Jakub Pański. Mam taką ksywę Rząsu, więc jak ktoś może o mnie mówić po ksywie. Przyjechałem tutaj do Was z Lublina. W Lublinie sobie działam w takiej grupie larpowej, która się nazywa Lublar. I tam sobie razem organizujemy larpy, trochę popularyzujemy i staramy się promować larpy, gramy sobie razem w larpy. I czasami też uznajemy, że mamy coś wartościowego o tych larpach do powiedzenia. Ja tak uznałem dzisiaj, już kilka razy i teraz jeszcze raz tak uznałem. I chciałbym pogadać z Wami trochę o reżyserii larpów. Poproszę następny slajd. Pierwsze pytanie brzmi, kto to jest reżyser? Bardzo często są mówimy o reżyserii larpów, ale słowo reżyser tak naprawdę mamy gdzieś najczęściej skojarzone z filmem, z teatrem. I jakieś podstawowe definicje mamy zakorzenione z tymi dziedzinami, więc zamiast się zastanawiać nad tym, jak to zinterpretować, albo gadać o definicjach na końcu dzisiejszego programu, z tymi, jak wiemy, nie mamy problemy, ja pomyślałem, że będę zwany i zerknę sobie po prostu do słownika. Poproszę następny slajd. Boże, jaki sprytny. Dziękuję. Reżyser to osoba odpowiedzialna za cały kształt sztuki teatralnej, filmu, audycji radiowej itp. Lub druga definicja, reżyser to ktoś, kto zorganizował jakieś wydarzenie. Ludzie, którzy prowadzą larpy, organizują jakieś wydarzenia. A ponieważ często się też odwołujemy w larpach do porównań ze sztuką totalną czy z filmem, wiecie, mamy scenariusze, mamy jakieś role, mamy odgrywania, to myślę, że moglibyśmy zamienić w pierwszej części na przykład sztukę teatralną na larpa i też by to miało całkiem sporo wspólnego z rzeczywistością, więc wyjdźmy może od tego pojęcia i zastanawiajmy się dalej. Proszę kolejny znak. Kto to jest reżyser larpa? Najczęściej wydaje mi się, że z tym słowem wiążemy prowadzącego czy też prowadzącą larpa, czyli osobę, która jest odpowiedzialna za to, żeby graczom przekazać informacje, bądź nauczyć ich, wytłumaczyć im, jak się w tego larpa gra, a potem zadbać o przebieg gry od początku do końca. Poprowadzić ją i skontrolować tak, żeby się zadziała od momentu początku do momentu końca. Nie zawsze jest to natomiast ktoś odpowiedzialny za zaprojektowanie larpa i jego stworzenie, ponieważ w tym przypadku częściej mówimy o scenarzystach albo designerach. Zdarza nam się, że osoba prowadząca larpa nie jest jego twórcą. Zdarza nam się, że jakieś larpy są tworzone przez dwie osoby. One czasem razem prowadzą te larpy, razem go reżyserują, a czasem jest to jedna z tych osób. Opcji jest bardzo dużo i ten sam scenariusz larpowy może przekładać się na tak naprawdę bardzo różne gry, zależnie od tego, kto go prowadzi, jak go poprowadzi i wydaje mi się, że ta osoba ma bardzo duże znaczenie, a być może wtedy trochę mniejsze znaczenie ma scenarzysta, czyli autor larpa. Poproszę dalej. Czy można rozdzielać larpa od autora? No, chyba staramy się sobie udowodnić, że można, bo mamy spore, jak mi się wydaje, ciśnienie jako środowisko na tak zwane gry print and play, czyli znajdujemy sobie scenariusz w internecie, drukujemy, czytamy, rozdajemy jakieś karty postaci graczom, prowadzimy grę. Jak jesteśmy bardzo zaangażowani, to być może kontaktujemy się z autorem lub autorką i prosimy o jakieś rady, dajemy jakiś feedback, ale też w dużej części przypadków, jak na przykład znajdujemy sobie scenariusz z wielotysięcznej bazy print and playów, nie mamy możliwości się skontaktować z kimś, albo po prostu tego nie robimy. Czyli dosyć mocno rozdzielamy autora larpa od gry, jak mi się wydaje często. I to reżyser ma tam dużą rolę w przełożeniu tego scenariusza na to, co tak naprawdę się zadzieje. Proszę następny slajd. Proszę. Bo tu raczej chyba dosyć zależy od stylistyki larpa. O ile chodzi o jakiegoś chambera, gdzie można go zorganizować de facto praktycznie z dnia na dzień, czy cokolwiek właśnie prostego, to owszem, wtedy można
przynajmniej według mnie, rozdzielić autora od larpa, bo to jest coś, co może organizować każdy po wydrukowaniu, ale z kolei większe eventy typu jakby tu Witcher School, Battle Star, po prostu duże, to już są w zamyśle od danego autora i nikt inny nie potrafiłby chyba przeprowadzić tak jak on. Tak, jeżeli chodzi o całe gry, jeżeli chodzi o te gry, to one również są prowadzone przez ludzi, którzy nie byli ich scenarzystami, bo oni nie są, ale one są na to rozbite. Co? Są kontynuatorami tego, bo pierwotnie to zrobił Bartek Zioło. Różne, znaczy powiem tak, nie chciałbym rozmawiać precyzyjnie tylko i konkretnie o Witcher School'u, natomiast tam mają miejsce różne sytuacje, czyli zarówno osoby, które tworzyły scenariusz, prowadziły grę, jak również są osoby, które kontynuują, jak również są osoby niezależne od siebie, które piszą scenariusz dalszy i prowadzą grę. Więc są różne, tak naprawdę przypadki tego. No. W różnych, w tych dużych warpach też moim zdaniem się to dzieje, że można tego scenarzystę rozdzielać, a nie, szczególnie w przypadku takich gier, które mają duże teamy na przykład, a te duże gry tak mają, że zupełnie oddzielne osoby zajmują się swoim scenariusza, a inne prowadzenia, bo na przykład nie posiadają wszystkich potrzebnych do tego skilli. Pytanie do bloku pytań. Pytanie do bloku pytań, tak. Natomiast to jest też dobry temat, taka wstawka, żeby pogadać o tym, co jest tutaj. Zazwyczaj gracze widzą to wszystko i wiedzą, co się dzieje. Czyli wiedzą, kiedy scenariusz nie jest reżyserowany przez jego autora. Wiedzą, kiedy scenariusz jest na przykład reżyserowany przez tylko jedną osobę spośród dwóch osób, które były autorami. Wydaje mi się, że dla graczy wpływa to na odbiór tej gry. Jeżeli ja gram w grę zaprojektowaną, jak wiem, przez dwójkę osób, które są jego twórców, ale tylko jedna z nich prowadzi mi tę grę i wiem, że jest to sytuacja wyjątkowa, to sądzę, że ma to na mnie i na mój odbiór jako gracza wpływ. Być może moje obawy co do gry są większe albo mniejsze. Co powiem, że gracze w większości zawsze to dostrzegają. Wiedzą, kiedy scenariusz jest pintentem prowadzony nie przez autora, wiedzą, kiedy kogoś brakuje. Czasem staramy się, w przypadku, kiedy chcemy zagrać na przykład Chamber Larpa przez długi okres czasu, porównujemy na grę i specjalnie omijamy edycje, które są prowadzone nie przez autorów gry, ponieważ zależy nam na bardzo konkretnym doświadczeniu, które wydaje nam się, przynajmniej ja tak sądzę, chciałbym to ci przekazać, że autor gry inaczej i być może w pełniejszy sposób poprowadzi grę niż ktoś, kto jest tylko reżyserem używającym czyjegoś scenariusza. Dalej. Skoro zakładamy, że ten reżyser, który tam jest, ta osoba, która to prowadzi, jej zachowanie, obecność kogoś w filmie innego bądź nie, ma wpływ na to, gracze to widzą i patrzą na to zachowanie tej osoby, to może spójrzmy na inną definicję i spójrzmy na to, co to jest performance. Performance to forma widowiska teatralnego bez ustalonego tekstu dramatycznego, ale tworzona na żywo w obecności widzów. Czy twórca LARPA, możemy powiedzieć, ktoś reżyser LARPA, przepraszam bardzo, kiedy prowadzi briefing, moglibyśmy podciągnąć to pod definicję performance? Mi się wydaje, że jak najbardziej moglibyśmy znaleźć pewne elementy wspólne i zastanowić się, czy to jak on się zachowuje, jak on mówi, co on mówi, jak jest ubrany, jakich gestów używa, czy wpływa na grę. Mi się wydaje, że tak. Druga definicja. Performance jest to wykonanie i realizacja wypowiedzi językowej. To, co ja robię teraz, to właściwie też jest wykonanie wypowiedzi językowej, a to, co mówi reżyser LARPA przed grą, na przykład graczom, jest moim zdaniem jeszcze bardziej istotne, bo on potrzebuje bardzo konkretne rzeczy graczom przekazać i to, jak je mówi, ma wpływ na to, jak oni ten komunikat odbierają. Idźmy dalej. Performance art to metoda wyrazu artystycznego łącząca różne środki, na przykład teatralne, plastyczne, dźwiękowe, realizowane zwykle jako występ artysty, performera przed publicznością. Zamienimy performera na
na reżysera, zamienił performance na LARPA, czy sztukę teatralną na LARPA, czy wypowiedź językową na briefing. Czy wydaje wam się, że ta definicja wtedy dalej może być prawdziwa? Nie tak. Zakładam, że te pojęcia, które trudne, te środki, które trudne, teatralne, plastyczne, dźwiękowe, mogą mieć wpływ na to, jak nasi gracze odbierają grę, którą reżyserujemy. Może to mieć wpływ zarówno w tej części, w której przekazujemy im informacje, prowadzimy briefing, ale wydaje mi się, że ponieważ gracze widzą wszystko, to dostrzegają zachowanie reżysera również w momencie po starcie gry, po rozpoczęciu briefingu. Nawet jeżeli ten reżyser nie jest reżyserem aktywnym, nie pełni roli NPC-a, tylko gdzieś sobie w kącie sali przebywa, nie wiem, czasami wciska tylko play na komputerze, na odtwarzaczu muzyki, a czasami się tylko obserwuje, to gracze go widzą. Wiedzą, że on tam jest. I wydaje mi się, że poza momentem, kiedy naprawdę głęboko wejdą w grę, to zwracają na niego. Widzą, kiedy on się rusza, widzą, jak się jeba, widzą, jak patrzy, widzą, jak sobie grzebie w telefonie na Facebooku i patrzy, co tam ciekawego. I wydaje mi się, że to wszystko może mieć wpływ na to, jak gracze grają, jak odbierają grę i co tam się dalej dzieje. Idźmy proszę dalej. Moja propozycja jest zatem taka, żebyśmy całego LARPa potraktowali jako performance, a reżysera, żebyśmy potraktowali jako performera. Poza tym, że mamy scenariusz LARPowy, to zastanówmy się nad każdą jedną rzeczą, którą w trakcie trwania tej gry i w trakcie realizacji scenariusza może robić reżyser. Skoro jakieś różne czynniki, czy plastyczne, czy dźwiękowe i gracze mogą na nie zwracać uwagę, to potraktujmy to jak narzędzie, które reżyser może wykorzystać po to, żeby kreować grę. Na pewno jest to dosyć mocny ekstremum, ale zastanówmy się, co taki twórca, co taki reżyser, jaki może mieć dodatkowy wpływ na grę, poza tym, że przeprowadził jakiś briefing, jakieś zasady i że, tak powiem, wiecie, wystartował grę i teraz mógłby 4 godziny czekać na to, żeby ją zakończyć. Czyli podstawowymi zadaniami reżysera jest to, o czym powiedziałem, czyli wytłumaczenie zasad, zadbanie o to, żeby gra rozpoczęła się, zadbanie o to, żeby się zakończyła. Jeżeli wymaga jakichś dodatkowych czynności, nie wiem, włączenia muzyki, światła, zrealizowanie czy sprawdzenie jakiejś mechaniki, to wszystko ja traktuję jak zadania podstawowe. I tak to robimy i tak musimy w dużej części robić to, żeby to zadziałało, tak żeby gra nie działa się sama was, chyba że została właśnie w taki sposób zaprojektowana. Więc reżyser powinien czuwać nad przebiegiem tej gry i realizować te zadania, które są niezbędne do tego, żeby gra się, zadziała. Idźmy dalej. Ale skoro reżyser na tym czuwa i skoro przekonuje komunikaty, to może w to włożyć trochę więcej energii. Trochę więcej, nie, energia to złe słowo, trochę więcej środków użyć, bo on prowadząc briefing może albo przeczytać swoje zasady z kartki, ale może też zrobić to w konkretny sposób. Może na gracie na przykład krzyczeć w trakcie briefingu, ponieważ chce ich zdenerwować. Może mówić bardzo cicho, żeby sprawił, żeby ludzie nachylili do niego i nasłuchiwali, co się dzieje. Może nie w sytuacji, w której jest NPC-em, tylko jest mistrzem gry przebywającym gdzieś w pomieszczeniu, ubrać się w konkretny sposób i uznać, że to też ma znaczenie. Bo być może dobra jest dla niego klasyczna czerwia, która nie będzie zwracała żadnej uwagi, ale może w naszej grze bardzo ważne są kolory. Jeżeli on wybierze jako swój ubiór bardzo konkretny kolor, to w jakiś sposób wpłynie to na grę. Być może konkretny nadruk na koszulce może mieć na tę grę. Albo wyobraźmy sobie jakąś osobę, która prowadzi czerwę lampa w szkole, ale prowadzi go pomaga. Ja wiem, przypadek ekstremalny, ale czy ma to wpływ na odbiór gry i na to, co dzieje się w trakcie? Wydaje mi się, że tak. Także mnóstwo takich rzeczy mistrz gry prowadzący reżyser może zrobić i może tego używać. Więc zastanawiamy się, co można. Idźmy jeszcze dalej. Wariant ekstremalny dla szaleńców i pedantów i dla mnie też.
Wszystko ma znaczenie. Gracz się patrzy na ciebie w trakcie gry, to jakim spojrzeniem mu odpowiesz na znaczenie. Chcesz chrząknąć w trakcie scenariusza, to czy chrząknąć, kiedy chrząkniesz, ma znaczenie. Zastanawiasz się, czy otworzyć pokój, bo wtedy gracz będzie cieplej albo zimniej. I nie jest to mechanika, nie ma to, wiecie, znaczenia w scenariuszu, tylko po prostu chcesz, żeby było cieplej, bądź zimniej, bo gracz coś wtedy zrobił. Tak, to ma znaczenie. Mnóstwo rzeczy może mieć znaczenie. Każda rzecz, którą tam zrobicie, ma znaczenie. Gracz szuka wzrokiem niego, chce wam zadać pytanie, możecie się ładnie uśmiechnąć, albo się odwrócić. Wszystko to będzie miało znaczenie na to, co on za sobą zrobi. Idźmy dalej. Jakie mamy narzędzia? Pierwsza myśl to taka, pomyślmy o wszystkich zmysłach, które mamy. Czy możemy je wizualnie nadzorować na wzrok gracza? Możemy. Ubierać się konkretnie, coś pokazywać mu konkretnie, odpowiadać spojrzeniem. Czy on nas słyszy? Jak najbardziej. Jeżeli w trakcie scenariusza powiemy jakieś słowo, szurniemy krzesłem, trzaskniemy z drzwiami i on coś, jak nie wiem, że zobaczy, to jeszcze usłyszy, to może mieć znaczenie. Książka zrzucona z biurka, wiecie, w dramatycznym momencie z hukiem? Tak, może mieć znaczenie. Jak gracze na to zareagują, nawet wtedy, kiedy nie jest to jakiś element scenariusza. Czy kiedy będę sobie wchodził pomiędzy graczami i chociaż nie jestem NPC-em w tej grze, to popnę albo wpadnę na jakiegoś gracza i co, że na niego dotykiem będzie miał znaczenie na tę grę? Oczywiście, że będzie miał znaczenie. Albo wyobraźmy sobie, co by było, gdybym na przykład w trakcie gry przyszedł i śmierdział. Jestem śmierdzącym mistrzem gry. Gracze nie chcą do mnie podchodzić, bo uważają, że jestem budasem, czuję się niekomfortowo w tej sytuacji. Czy może mieć to wpływ na to, jak będę grać, jak będę przyjmować te niekomfortowe komunikaty? Wydaje mi się, że jak najbardziej. Mamy jeszcze smak, tego sobie nie wyobrażam, że gracze będą smakować mistrza gry, ale wierzę w to, że ktoś z was byłby w stanie taką rzecz wymyślić. No teraz, jak mówimy, jak się wyrażamy, jakie wydają dźwięki z siebie, myślę, że jak najbardziej może nasze gracze w konkretny klimat wyprawiać. Proszę. Czy możemy założyć, że zachowanie takiego reżysera, performera kiedykolwiek przestaje mieć znaczenie? No może tak, ale też sobie uzmysłowiłem, że jest tyle różnych dziwnych narzędzi, które ja i tak jakby ich używam, i tak robię pewne rzeczy, bo przebywam w tej samej sali, w tym samym pomieszczeniu, w tej samej lokacji, w której są gracze, no to zakładam, każda moja jedna rzecz, którą robię, ma znaczenie i nigdy nie przestanie mieć. Gracze o mnie nie zapomną, więc mogę tego używać jako narzędzia. Proszę dalej. Moją zachętą dla was jest to, żeby projektować reżysera na grze, projektować jego zachowanie. Jest to w pewnym sensie rola reżysera, ale to nie jest rola postaci dla reżysera. To jest to, w jaki sposób ja, zachowując się, wpływam na grę. To jest zaprojektowanie całego mojego doświadczenia jako osoby prowadzącej grę, tak, żeby miało wpływ na realizację mojego scenariusza poza jego bazowym kształtem, a może w połączeniu, poza fabułą, poza wątkami, poza relacjami. Możemy też zaprojektować to, jak wpłynie na to wiele, wiele różnych czynników. Dziękuję wam bardzo. Pytania pozwolę sobie wyrażenie w części dyskusyjnej. Dzięki.